Witam serdecznie. W tym odcinku pokażę, jak zreanimować taką baterię, akumulator kwasowo-ołowiowy. Tu mam takie dwie baterie od bodajże jakiegoś alarmu, czy od jakiegoś zasilania zapasowego. One są praktycznie kompletnie martwe, jak za chwilę pokażę miernikiem. Praktycznie są do wyrzucenia. Nigdy nie uzyskamy już takiej właściwości tej baterii, jakie miała ona nowa. Na pewno to zachodzą takie procesy chemiczne już nieodwracalne, że ona nigdy nie będzie miała takich samych wartości, ale jednak można ją wskrzesić. Można na przykład taką baterię wykorzystać tak jak ja wykorzystałem, powiedzmy, do paneli słonecznych w ogródku, gdzie ona cały dzień się ładuje, a wieczorem rozładowuje, także nie potrzebuje trzymać jakby długo tego prądu. Pierwsze co musimy zrobić, to na pewno otworzy tą klapkę. One są bezobsługowe, te baterie, także niby nie można ich otwierać i w zasadzie nie da się nic robić, ale jeżeli tu podwadzimy, może zacznę od tej, ta pokrywka jest tutaj przylepiona w kilku miejscach i można ją dość łatwo oderwać. No i pod spodem już się pokaże, to akurat jest 6-woltowa, także ma tutaj 3 cele. I pokaże się, tak jak w zwykłym akumulatorze, są korki, tu są tylko takie gumki i to można odkryć. Już przy odkrywaniu to słychać takie lekkie zasysanie, to znaczy, że te cele są w środku puste i tak jak tutaj tego nie będzie widać, ale tam nie ma nic, tam nie ma żadnego elektrolitu. Ja dzisiaj będę zajmował się tylko takimi małymi akumulatorami. Jednak trzeba zachować tutaj szczególne środki ostrożności. Jeżeli nie jesteście pewni, jak taki akumulator bezpiecznie obsłużyć, nie róbcie tego w domu. To są akumulatory kwasowe i oczywiście kwas jest żrący, także może tu dojść do poparzeń. Zawsze używajcie odpowiednich rękawic i okularów. Podczas ładowania wytwarzają się tutaj bardzo łatwopalne gazy i można w kontakcie z iskrą, z zapłonem może dojść tutaj do wybuchu. Druga sprawa to podczas ładowania będzie ten akumulator znacząco się nagrzewał, zwłaszcza kiedy właśnie będziemy ładować akumulator większym napięciem niż jego znamionowe, co za chwilę będzie pokazane. Także trzeba naprawdę ze szczególną uwagą obserwować wskazówkę amperomierza, jeżeli nie posiadamy specjalnych ładowarek, i w odpowiednim czasie zmienić to napięcie na to odpowiednie. Wlałem sobie tutaj do słoika wody destylowanej, samej wody destylowanej, nie elektrolitu, dlatego że te akumulatory będą pewnie dość mocno zasiarczone, także dolewam samej wody i uzupełniam pod sam korek. A jak widać, tu się sporo zmieściło, każdą z cel. Pomierzę teraz, czy jakieś jest tu napięcie. Na tej 12-woltowej baterii mierzę napięcie i jest tu, jest jakieś tu 1,9 V. Przypominam, że te baterie stały przez całą noc. Tutaj to są 6-woltowe baterie i tu już się pokazało dosyć ładne napięcie, 4,5 V. Tutaj też 4,5 V, także tutaj coś można faktycznie już podłączyć w zasadzie do prostownika 6-woltowego lub połączyć tutaj takim kabelkiem szeregowo i wtedy można podłączyć do 12-woltowej ładowarki, jeżeli nie ma opcji 6 V. No a tutaj to trzeba trochę wskrzesić tą baterię i tutaj już zaczyna się problem. Jeżeli mamy teraz podłączony ten akumulator już do prostownika, ustawiamy prostownik na 24 V i to nie przesłyszeliście się właśnie, na 24 V, tak żeby trochę dać kopniaka temu akumulatorowi, żeby zaczął się ładować. Ja podłączam tutaj do takiego mojego zmiennego zasilania nastawnego. To jest taki zasilacz nastawny używany przeze mnie tutaj w elektronice. Ale no znakomicie właśnie się nadaje do takiego pierwszego strzału. Ustawiam to na maksymalne napięcie, czyli w moim przypadku około 32 V. No i jak widać, tutaj się na razie nic nie ładuje. Jest jakiś tam 10 mA prąd pobierany, ale to stopniowo zacznie rosnąć.
ważna rzecz, żeby ten akumulator postawić teraz na jakiejś szmacie, albo na papierze, albo na jakiejś powierzchni, która będzie zdolna pochłonąć nam tutaj wyciekający elektrolit. No i czekamy. I czekamy, aż zacznie rosnąć prąd. Może to potrwać od kilkudziesięciu minut do nawet kilku godzin. I w tym momencie, jak już przy tym dużym napięciu, no pewnie tu na zwykłym prostowniku będzie to 24 V, ale jeżeli zacznie nam wzrastać prąd, zauważymy, że amperomierz skoczył trochę do góry, czyli zaczyna tą baterię ładować, w tym momencie, tutaj mamy jakieś 0,3 ampera, można to napięcie zmniejszyć, no na prostowniku to będzie po prostu przełącznik, na zwykłe 12 V, czyli będziemy ładować jakimś napięciem 14,5 V. No i jak widać, tutaj jest znacznie mniejszy teraz prąd, ale on pomału zacznie rosnąć. Ja to teraz zostawię na kilka godzin. Zobaczymy, co to się będzie działo. Powinien ten prąd tutaj wzrosnąć. O, jak widać, on tu pomalutku już rośnie. Jeżeli dojdzie do jakiegoś, powiedzmy, pół ampera czy ampera, to przełączę wtedy to na prostownik. Jeżeli ktoś w garażu lub w warsztacie bawi się też trochę z innymi bateriami, z innymi rodzajami baterii, to polecam taką ładowarkę. Takie ładowarki są przystosowane do różnych baterii. Ja ją pokazywałem już przy okazji budowania powerbanku. Tutaj też można właśnie za pomocą tej ładowarki ładować baterie ołowiowe. Nie wiem, czy to widać, ale można tutaj wybrać rodzaj baterii, czyli ile ma cel, jakim prądem chcemy ją ładować. Także to jest bardzo przydatne właśnie do takich wskrzeszeń w ogóle tej baterii ołowiowych. Uzyskałem tu już prąd 0,35 A. To już powinno wystarczyć, żeby ładowarka rozpoznała tą baterię jako 12-voltową i zaczęła ją ładować. Także przełączam tutaj tą baterię na tą ładowarkę, którą przed chwilą pokazywałem. A może zmierzmy sobie napięcie tutaj przy okazji jeszcze, zobaczymy, co tutaj się pokaże. No i tutaj jest 11,5 V już. Także coś tutaj się już naładowało. No i podłączam teraz tą ładowarkę na prawdopodobnie całą noc. Będę ładował z prądem 2 amperów. Załączam. No i zestawiam do ładowania. Pokażę może, jak to wygląda na takim zwykłym prostowniku. Tu jak widać teraz amperomierz nie pokazuje żadnego prądu pobieranego, także przełączam na 24 V i tutaj jeszcze mam taką funkcję szybkiego ładowania, także też załączam to i czekam, aż zacznie się podnosić tutaj wskazówka. Jak dojdzie do około 1-2 amperów, to można przełączyć z powrotem na 12 V i na wolne ładowanie. Tu po około 2 godzinach pokazał się już odczyt, już zmniejszyłem na 12 V i na wolne ładowanie i teraz ładuję z prądem 4 A. No i to pomalutku będzie spadać tutaj, ta bateria będzie się pomału ładować i ta wskazówka powinna zejść do zera. Ten akumulator był już ładowany przez kilka godzin. Sprawdzam tutaj jego napięcie, ale ciągle napięcie nie wynosi około 12,5 V, tak jak powinno wynosić, a nawet 12, ale niecałe 10,6 V. Co to oznacza? To pewnie oznacza, że jedna z cel ma przebicie i w ogóle się nie ładuje. Tutaj tych cel jest 6, każda z nich powinna dawać nam na jakieś to napięcie 2 V. Tutaj widać, że tej jednej celi właśnie brakuje do tego osiągnięcia naładowania tego akumulatora, czyli do 12, powiedzmy, 6 V. Z tego można wnioskować, że ta jedna cela jest wadliwa i w zasadzie nie da się już tego naprawić. Żeby zmierzyć, która cela jest uszkodzona, trzeba użyć takiego specjalnego urządzenia do pomiaru gęstości elektrolitu i tam po prostu będzie od razu na jedna cela po prostu nie będzie on naładowana i to w zasadzie od razu pokaże nam, która z cel jest uszkodzona. Jednak taką baterię można cały czas używać. Ona będzie miała, powiedzmy, te 10 V napięcia znamionowego, już nie 12. Jak ja mówiłem, na przykład używam takiej baterii
z jedną celą walidywą do jakiegoś oświetlenia w ogródku. Ta akurat służy do zasilania małej pompki do wody, dla takiej zabawki dla dzieci, po prostu dla takiej małej fontanny. I w zupełności to wystarcza, dlatego że ta pompka może chodzić w zasadzie z różnym napięciem. Także tutaj nie przeszkadza. Jeżeli taka bateria ma uszkodzoną celę, to najlepiej już ją ładować za pomocą takich nastawnych ładowarek, gdzie tutaj mogę sobie ustawić ilość cel i mogę ładować taką baterię do 10 V. Oczywiście, jeżeli będzie ona ładowana przy pomocy jakiegoś solaru czy bardzo małego prostownika o napięciu 12 V, to też się nic nie stanie. Jednak przy większym prostowniku ona będzie się bardzo grzała, dlatego że pozostałe cele będą ładowane wyższym napięciem niż zostały do tego stworzone. Także powodzenia z waszymi bateriami, no kilka już uratowałem, ale i kilka też nie udało się odzyskać. Także w zależności jak mocno jest uszkodzona bateria, taki jest procent szans powodzenia. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam na następne. Pozdrawiam, cześć.